invite your daughter. Myślę, że Matka Boża Wniebowzięta z wysokiego nieba patrzy dzisiaj na nasze miasto, na tę świątynię, w której zgromadzili się pielgrzymi ze 198 pieszej pielgrzymki tomaszowskiej wraz z rodzinami i wszystkimi, którzy dobrze życzyli i życzą i towarzyszyliśmy wam w drodze naszą modlitwą i wsparciem. Zapewne bogactwo ducha, które otrzymaliście od Boga przez Maryję, będzie przynosiło owoce. Ja wierzę, że matura w przyszłym roku będzie znana śpiewająco, bo wielu w tej intencji wędrowało. Na pewno w wielu domach znów zrodzi się pokój i radość wzajemna. W miejscach pracy będzie więcej życzliwości i serdeczności, a pewnie i nasze parafie zyskają więcej takiego Bożego ciepła, które przynieśliście w swoich sercach do naszego miasta. Dziękujemy wam za to wędrowanie, za to radosne wychwalanie Boga i Matki Najświętszej. Uwielbiajmy Boga i chwalmy jeszcze Maryję śpiewem. Zaskoczyłem. Nie. Przecież chyba tyle śpiewów jest w czasie drogi wyśpiewanych, że teraz jeszcze będzie okazja do zaśpiewania. Proszę się za proboszcza, będzie na pewno okazja, ale pozwólcie, że bardzo serdecznie podziękuję służbie zdrowia, podziękuję porządkowym, bardzo serdecznie dziękuję księdzu Markowi, księdzu Sławkowi, którzy tak. Chcę powiedzieć, że nie domagałem, że
bardzo Wam wszystkim za wszystko dziękuję. Po pierwsze chciałbym podziękować za miłość, zrozumienie, miłosierdzie, za odczytanie tego, co w sercu każdego z nas jest. Cieszę się, że jesteśmy razem. Chciałbym, chociaż nieraz mówię o bieżynce, że to ostatni raz, ale chciałbym umieć Pana. Zapraszam Was.